Turbo Kozak. To ja, Turbo Kozak. Tak, tak, proszę Państwa, wzrok Państwa nie myli. W kolejnym odcinku Turbo Kozaka wystąpi ikona polskiej piłki. Ja. Nie, Panie Gaborze, nie Pan. Uczestnik Mistrzostw Świata w roku 2006. To nie ja. Uczestnik, dokładnie powiedziałeś. Grzegorz. Ja, to ja jestem. Rasiak. A to on. Serdecznie Cię, Grzegorzu, witamy. Ja Was również witam, panowie. Z tego, co wiem, a mam bardzo dobre informacje, że Ty się bardzo dobrze do tego przygotowałeś. Treningi, stretchingi, masaże. Bartku, powiem Ci tak, przygotowałem się bardzo dobrze. 6 godzin jechałem tutaj. Myślę, że nie jeden piłkarz by powiedział, że dzisiaj nie gramy, ale ja jestem gotowy. Z tego, co wiem, a mam pewne źródło informacji, że Ty Gabora Kiraliego masz na rozkładzie już niejednokrotnie. Poznaliśmy się wcześniej, jeszcze był bramkarzem Crystal Palace i Herty i reprezentacji Węgier. Grzegorz, przepraszam, niestety. Znamy się bardzo dobrze. To jest niestety zła informacja. Mój drogi, oczywiście zła dla niego. Powodzenia! Blisko, ale tutaj proszę! Proszę. Nie wiedziałem, że tak blisko będziesz. Instynkt. No! Są pierwsze punkty! A kto mówił, Grzegorz, że trzeba kiwać? No rację. Powiem szczerze, rzadko wychodziłem jeden na jeden z bramkarzem. 4 razy w sezonie, a dzisiaj mam 3 szanse. Jak trafię w piłkę i obie wpadną, będzie za razy 2? No dobra, trudno, niech stracę. Nie ma, jest normalnie. Uś. O! O! Znowu w życiu mi nie wyszło. Panowie, co tam się wydarzyło? Grzesiu! Zabawy z piłką. Widać, że od 6 lat oglądam mecze z trybun. A teraz jeszcze mi zakazali. Nie będę cię oszukiwał, było widać. Ale karne słyszałem, masz opanowane do perfekcji. Grzegorz, oglądałeś? Pomidor! Aaaa! I to ci powiem, taki malinowy. Jest pierwszy. Ale powiem ci, Grzegorz, że taki karny powinien liczyć się podwójnie, bo to co mówił Wieszczu, jak bramkarz wyczuje, a i tak nie obroni... Że był dobry karny. Dlatego dam razy 2. Więc będzie po ręce po raz drugi. Możesz dobić, możesz. Nie mogę, po słupku nie można. A ja pozwalam za 3 punkty. Zobacz, jakie to jest wszystko łatwe. A miałem taką sytuację w playoffach do Premier League, derby Preston. Dokładnie tak samo, piłka leciała, chciałem dobić, a nie mogłem. Grzesiu, czy ten Kirali jest lepszy od tego prawdziwego, czy troszkę słabszy? Szczerze? Tamten żadnego strzału nie obronił. Jest! O nie, na miłość boską! Jeden z wyższych uczestników programu, chciałem ci powiedzieć. Ile tam tych centymetrów było? 6 fut i 3 inches. O kurcze. Grzegorz, zrozumiałeś to? Oczywiście. Czyli ile? Wysoki bardzo zawodnik to jest. A to jakiś gwizdek będzie, czy nie? Oczywiście, że będzie. Bez rozbiegu? Co powiedział ci ten dźwięk, który przed chwilą usłyszałeś? Gol. Brawo! Jest! Co będzie mówić koszulka zawodowa? Rozumiem, że to z mundialu. No powiem tak. Mój ulubiony, że tak powiem, trikot. Przygotowałem go specjalnie dlatego, że najwięcej, że tak powiem, czasu spędziłem, bo prawie 6 lat w reprezentacji Polski. U21 pierwszej reprezentacji. O. Stąd jakby największy sentyment i najbardziej byłem dumny, że mogę grać w tej oto koszulce. Z orzełkiem na piersi. Każdy występ był wyjątkowy. Nieważne, czy eliminacje towarzyskie, no każdy piłkarz mi dał się wszystko. Stąd się tak ubrałem. Co prawda, że tak powiem, widać, że nówka sztuka. Nie, no tak. Nie śmigana. Ale ładna. Muszę przyznać, ale ładna. Lekko pognieciona, ale to też dodaje tylko większego uroku. Ta była akurat Polska-Niemcy na stadionie w Dortmundzie. A że za dużo nie pobiegałem, to jest świeżutka. Mój drogi. W Polsce wszyscy mówią, nie, to najbardziej drewniany piłkarz, jaki był. I ty z tą opinią pewnie wiele razy się spotkałeś.
miałeś to zupełnie z tyłu głowy? Jak ty do tego podchodziłeś? Bo to też nie do końca była prawda, no bo wiemy, że byłeś 6 lat w Anglii, strzelałeś tam bramkę za bramką, grałeś w kadrze, grałeś w polskich dobrych klubach. Jak ty się z tym czułeś? No powiem tak, no czułem się zajebiście. Tak powiem. Każda zła opinia dodaje ci skrzydeł. A tak poważnie, no generalnie skoncentrowałem się na tym, co lubiłem robić. Swego czasu gdzieś tam opinia publiczna podsumowała mój występ w meczu Polska-Anglia. Gdzieś tam komentarz nie był najlepszy. Okazało się, że po tym meczu trafiłem do Anglii. Dostrzegł mnie Simon Hunt, sprowadził do derby i tak się zaczęło. Panie Grzegorzu, pytanko mam. Słucham. A czy kiedyś w ogóle pozwalano strzelać wolne? Under 18, always. Nie żartuj. No jak to pokrótce wyglądało? Ustawiałem piłkę, popatrzyłem na bramkarza i wtedy padał gwizdek. I zobaczyłem, jak będzie over 40s. Yes! Yes! Powiem ci, nic się nie zmieniło. Under 18, over 40s, cokolwiek to oznacza. Czyli 41, bo over 40s musisz mi coś dodać. Punkt ci dam zawsze. Podoba mi się. Powiem ci w tajemnicy, że wiele osób się przed chwilą zdziwiło. No ja trochę też, ale nie bardzo. A teraz nie będę kalkulował. Będzie o siła cholera. I moc. O cholera! O. Jak to mówił Brendan Rodgers, każda niewykorzystana sytuacja przybliża cię do gola. Następny będzie w bramce. To on mądrze mówił, wiesz? Nie mylił się. 25 metrów, Mariusz Lewandowski, Polska, siła razy gwałt. To lubię! Powiem tak, wyjazd! No muszę dać za to minimum 20, bierzesz? W ciemno. Mam przeczucie graniczące z pewnością, że takiej sytuacji to nawet nie było under 80s. No na pewno nie było w tym wieku. Ale zdarzało się kiedyś. Nie żartuj! Byłem w bramce, biłem rogi, jeszcze strzelałem z niej później. Tak, nie! Tak, tak, nie! Tak, tak. Dobrze jest, bawimy się. To jesteś ty? Nie, to był Inigo Idiake z meczu ze Stoke. Derby Stoke 3-1. Pamiętasz tą bramkę, jak, że tak powiem, może dzisiaj troszeczkę mniej, ale się zabawiłem, a on strzelił gola bezpośredniego z rogu. Codziennie oglądam tę bramkę. Ja zawsze widziałem na boisku dwie bramki. A ty masz problemy ze wzrokiem? Jedna moja, druga przeciwnika. Co tu się dzieje, ludzie? Ludzie! To jest ta twoja czy przeciwnika? Może z głowy bym nie wykończył jej, ale wpadła. Aż się boję zagwizdać! Wyobraź sobie, że czasami jak byłem młody, brałem piłkę, wrzucałem i aż sam wykończałem tę akcję. Dlatego się boję! Więc bądź gotowy. Czyli mam gola i asystę. Za ile? No za 10. No dobre. Ja słyszałem, że masz dalszy ciąg historii o Enzo Schifo. No wiesz, czy miał rację. Ustawił piłkę, zwołał dziennikarzy, trafił w poprzeczkę, wróciła, poprzeczka wróciła, poprzeczka wróciła. Podziękował i więcej wywiadów nie udzielił. A widzisz, to ja proszę cię, żebyś ty 3 razy nie trafiał, bo ja jeszcze mam z tobą trochę do pogadania. Też by sobie chętnie z tobą pogadał jeszcze. Nie ma? Jest! Ulala! Ahoj, ahoj, Gaborze, gdzie jesteś? Ja Gabor, źle cię widzę. A jak słyszysz? To? To się może nie udać. A jednak! Oj, oj, oj! No tylko Grzegorz 15, tylko 15. A za mało ile jest? A razy 2, 15. Ty nie słyszałeś, ale kolega Rasiak celuje w małą. Nie słyszałem, ale widziałem. Mała też zobaczy. Oj, oj, oj! No co jest? Suszek małej. Do środka. No lekko ją trafiłem. No. A do środka? Celuję w małą. A dobra. Żarty na bok! Zobacz. Ale za dychę, za ile jest? Za 15.
Wszystkie za 15. Czyli 3 razy 15 jest ile? 45. Z matematyki widzę piąteczka była. Byłem zwolniony z ustnej. Nie mam dla pana dobrych wieści. Wyższym jest trudniej. Zobaczymy. 3, 2, 1. A zatem patrzmy. 1, 2, dziwny to krok, ale jest. 3. Dziewięć! Nie ma szans. Dziewięć! Wracaj! Wracaj! Jeszcze 6! Jeszcze 6! Wracaj! No ogień, ogień, ogień! 10! Wrócił! Czternaście! Jak to się wszystko skończy? 15! Rusza! Chcę ruszyć, a nie może! Wracaj do nas! Przelecę, bo chcę. Lecę, bo życie jest złe. Wyraźnie lewonożny zawodnik. Nareszcie skalibrował. Uwaga, podchodzi i gol. Tego jeszcze nie było. Ta konkurencja trwała około 2 minut. Grzegorz, czy będziemy widzieć dzisiejszy obiad? Bartku, mam pytanie. Ile trwała? 2 minuty. A ile będę dochodził do siebie? Prawa ręka, lewa ręka. Grzegorz Lasiak. Żyje. Chodź, co to za życie jest? Quiz, czas zacząć. Pytanie pierwsze. Na Mistrzostwach Świata Niemcy 2006 w meczu z Kostaryką, jedynym, w którym zagrałem, zmieniłem... Macieja Żylawskiego. Powiem ci szczerze, że gdybym zagrał w jednym meczu, to bym pamiętał, kogo zmieniłem. Dobra się to był, nie? Smolarek! Pytanie drugie wydaje się niestety troszkę trudniejsze. Ostatnią bramkę w Ekstraklasie strzeliłem 30 maja 2013 roku w barwach Lechii Gdańsk, która grała wtedy z... Zagłębiem Lubin, była to moja 50. bramka w Ekstraklasie. W bramce był bramkarz aktualnie Korony Kielce, Kozioł. Nie mam więcej pytań. Pytanie zatem trzecie, ostatnie. Urodziłem się w Szczecinie, dlatego wiem, że najwięcej w paprykarzu szczecińskim jest... Zmielonej ryby. A nie papryki, skoro nazwa paprykarz? Nie. Ale wychowałem się w Poznaniu. Podobno przed nagraniem bardzo dużo biegałeś. To się doskonale składa, bo to jest jedyny moment, w którym to bieganie może się przydać. I na to liczę, Bartku. I prawie bramka! Czy ten bark cię nie boli? Jak mówili? Rasialdo, Drewnialdo, jak jeszcze mówili? Great Paul. Jak? Great Paul? A, okej. Okay. No i faktycznie dzisiaj po tym nagraniu to bliżej do Great Paul niż Rasialdo, Drewnialdo. Panie Grzegorzu, no. No panie Bartku, powiem tak, no 6 lat już nie grałem w piłkę. Było widać sam na sam tym. No to był początek zawodów. Widać, że tak naprawdę trening czyni mistrza. No i pewnie po tych, że tak powiem, pięknych zawodach można powiedzieć, no słuchaj, byku, ja też mogę grać w piłkę. Tradycyjnie już, ja mu pyk. Ale tu, biały kruk. Rasiak, 47. Tyle lat miałeś, jak grałeś? No aż tyle to nie miałem, bez przesady. Kurcze pieczone, Bolton? Bolton z długimi rękawami, bramkarska taka. Ja powiem ci szczerze, bobsleistą nie byłem, ale sobie radziłem. Bardzo ładna, no proszę państwa, wielka gratka. No, bardzo dobrze, panie Grzegorzu, bardzo dobrze. No i co? Musimy się powoli żegnać, a szkoda, bo było tak miło, sympatycznie. No powiem szczerze, że warto było jednak dać się namówić. Co troszeczkę to trwało. Przygotowany byłem, że tak powiem, średnio. Koronawirus nie pomagała, no ale dobra zabawa, uśmiech na twarzy, kilka wspomnień, dobry bramkarz, prowadzący. Panowie też dziękuję. A kto najlepszy? Bramkarz, prowadzący, operator czy dźwiękowiec? Tylko przemyśl doskonałą sytuację, na sam koniec, przemyśl. No oczywiście, Bartku, że kawał dobrej roboty wykonałeś. Dziękuję ci serdecznie. Proszę państwa, w dzisiejszym... Nie stwierdziłem, kto był najlepszy, ale kawał dobrej roboty.
dzisiejszym odcinku kawał dobrej roboty wykonał Grzegorz. Rasia, Grzegorzu, serdecznie ci dziękuję, gratuluję i pozdrawiam. Ja również, wszystkiego dobrego. Tak jak pozdrawiamy serdecznie Państwa.